Białoruś to nasz wschodni sąsiad. Jej stolicą jest Mińsk. Była kiedyś państwem ZSRR. No właśnie, ZSRR. Białoruś i komunistyczna Białoruś w kontrybolach w jednym momencie? Co tu jest nie tak? Czyżby nasz bohater miał komunistycznego brata? Ale czemu Unia Europejska nie widziała Białorusi, a jej komunalną wersję? Sam się zastanawiałem nad tymi pytaniami dzisiejszej teorii nadesłanej przez Marcela Bartczaka, czy komunistyczna Białoruś jest duchem. O tej postaci mało wiem. Wiem tylko to, że należała do ZSRR i że została skażona przez komunistyczną Ukrainę w wyniku wybuchu elektrowni jądrowej. Ale teoria odkrywa jeszcze jedną rzecz. Ona jest duchem. Widnieje scena, kiedy Białoruś podchodzi do Unii Europejskiej. Wygląda miło bez podejrzeń. Ale kiedy Unia Europejska zareagowała mówiąc ty, jesteśmy obserwatorami z jego pola widzenia. Widzimy komunistyczną Białoruś z ziemniakiem i czymś falującym wokół niego. Autor tej teorii twierdzi, że gdy jakaś organizacja, na przykład Unia Europejska, widzi Białoruś, to nie ją widzi, ale jego komunistycznego ducha. Dodaje, że gdy Polska spotyka Białoruś, to Polska nie widzi tego ducha. Przypadek? Może dlatego Unia Europejska nie chce go przyjąć? Kto wie? Duchy w kontrbolach wydają się być mało prawdopodobne ze względu na scenę w lesie. Widzimy tam Rosję, Białoruś i jego komunalnego ducha. Jednak sam duch nie był już duchem. Więc jak rozwikłać tą zagadkę? Zauważmy, że Białoruś i Rosja nie reagują na niego. Czyżby ten duch, a może komunalna Białoruś, przeniosła się w czasie do przyszłości, gdzie obecnie jest teraźniejszość? To pytanie zostawiam wam, drodzy widzowie. Ale dochodzi jeszcze jedna sprawa. Widzimy Białoruś, która odbiera skarbonkę od Rosji. Potem rozmyśla się, dlaczego miałby być skarbonkę, jeśli nie ma w ogóle monet. Nagle na ekran pojawia się druga Białoruś z wąsikami i informuje, że wystarczy odczekać do 1 czerwca. Ale, coś tutaj nie gra. Przyjrzyjcie się tym obrazkom. Z lewej macie komunalną Białoruś, a z prawej Białoruś z wąsami. Widzicie to? Obie te bale posiadają wąsy. Obie bale mają ten sam niski włos. Czyżby jednak brat Białorusi zmarł i przemienił się w ducha? Podsumując, komunistyczna Białoruś jest widzialna przez organizację. Białoruś posiadała brata, jednak brat zmarł i zamienił się w ducha, a komunistyczna Białoruś w systemie w lesie przeniósł się w czasie. I tak jak te dwa państwa, które prowadzą wojnę, kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję Marcelowi Bartczakowi za przesłanie tej teorii, a dla was, drodzy widzowie, chciałbym was serdecznie podziękować za waszą aktywność. Zauważyłem, że większość z was, czyli 81%, jest bez subskrypcji, dlatego subujcie oraz lajkujcie ten materiał. Dziękuję bardzo za uwagę i na razie, chodź do następnego. Ciao.